Zapraszamy do Mafia Shop, oficjalnego sklepu mafia.pl, w którym znajdziesz książki autora kanału w wersji papierowej i elektronicznej, a także unikatowe tematyczne gadżety. Mafia Shop, oficjalny sklep kanału mafia.pl. Mafia Info. Podsumowanie najważniejszych wydarzeń w Polsce. Organy ścigania wyjaśniły sprawę zaginięcia mężczyzny z roku 1997. Wszystko wskazuje na to, że padł on ofiarą zabójstwa na tle gangsterskich porachunków z lat 90., nazywanych wojną spirytusową lub wojną zgorzelecką. Śledczy dotarli do informacji o możliwym miejscu ukrycia zwłok, które miały być zakopane w ziemi na terenie Dolnego Śląska w powiecie zgorzeleckim. Czynności wykonywano w ramach śledztwa w sprawie grup przestępczych działających głównie na obszarze obecnego województwa dolnośląskiego i częściowo także lubuskiego oraz wielkopolskiego, których członkowie w latach 90. zajmowali się działalnością przemytniczą na pograniczu polsko-niemiecko-czeskim. Walka gangów w ramach wojny spirytusowej skutkowała brutalnymi przestępstwami, często popełnianymi z użyciem broni palnej. Przez kilka dni śledczy wykonywali czynności w miejscu, gdzie mogły znajdować się zwłoki ofiary. Z ustaleń śledczych wynikało, że dla zamaskowania miejsca ukrycia zwłok szczątki przykryto 6-metrową warstwą ziemi i śmieci, co miało uniemożliwić ich odnalezienie. Wykopaliska skutkowały jednak ujawnieniem ciała mężczyzny ze śladami, które mogły wskazywać na morderstwo. Działania śledczych wywołały zaniepokojenie u dwóch mężczyzn podejrzanych o dokonanie przestępstwa, którzy najprawdopodobniej, spodziewając się zatrzymania, wyjechali za granicę. Wydano za nimi listy gończe, a następnie europejskie nakazy aresztowania. Łowcy cieni ustalili, że jeden z podejrzanych wrócił do Polski. 17 lipca służby przekazały, że został on zatrzymany na Mazowszu. Trop za drugim z mężczyzn wiódł do Hiszpanii. CBŚP nawiązało współpracę z hiszpańską policją, która zatrzymała podejrzanego w regionie Alicante. Zatrzymani mężczyźni to Jarosław J. pseudonim Jakubek oraz Ryszard M. pseudonim Azja, brat słynnego Carringtona, czyli Zbigniewa M., nazywanego królem spirytusu. Obaj usłyszeli zarzut dokonania zabójstwa i trafili do aresztu. Śledztwo jest w toku. Badane są dalsze wątki tej wstrząsającej zbrodni sprzed lat. Warto podkreślić, że funkcjonariusze CBŚP wraz z prokuratorem wyjaśniają również okoliczności innych zagadkowych zaginięć z lat 90. z terenu południowo-zachodniej Polski. 4 lipca prokuratura przekazała informacje o wyrokach skazujących w sprawie grupy Ożarowskiej. Wyjątkowo łagodnie potraktowano Cyngla, który uzyskał status świadka koronnego. Warszawski sąd skazał trzech oskarżonych, w tym lidera grupy Piotra S., który usłyszał wyrok 25 lat pozbawienia wolności oraz grzywnę w wysokości 1 200 000 zł. BOS odpowiedział m.in. za kierowanie grupą Ożarowską, handel narkotykami na dużą skalę, zlecenie egzekucji Mariusza C. pseudonim Student, do której doszło z 16 na 17 lutego 2004 roku oraz usiłowanie zabójstwa małoletniego wówczas Krzysztofa U. pseudonim Fama. Do zdarzenia doszło w 1994 roku na terenie Warszawy, kiedy to Piotr S. przy użyciu noża najpierw zadał cios pokrzywdzonemu w klatkę piersiową, w wyniku czego doszło do złamania ostrza. Następnie ostrym narzędziem próbował pozbawić ofiarę głowy, czym spowodował obrażenia skutkujące ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu. Co zadziwiające, Fama przeżył tamten atak z uwagi na panującą wówczas niską temperaturę, która doprowadziła do szybkiego krzepnięcia krwi. Ponadto sąd skazał Mariusza R.S. pseudonim Baton, który odpowiedział za egzekucję. Na zlecenie Piotra S.
zabił Mariusza C., pseudonim Student, strzałem w tył głowy. Usłyszał on wyrok jedynie 8 lat pozbawienia wolności, gdyż poszedł na współpracę z prokuraturą i zdradził wszystkie szczegóły zbrodni. Natomiast ostatni z oskarżonych, Paweł K., pseudonim Kukieł, został skazany na karę 3 lat pozbawienia wolności za pomoc w zatarciu śladów zabójstwa Mariusza C., pseudonim Student. Poznański sąd zdecydował się umorzyć sprawę raperów, którzy w utworze zaatakowali małego świadka koronnego. Oskarżonym pomógł językoznawca. Pod koniec 2022 roku do sieci trafił utwór, w którym raperzy obrali za cel Pawła P., pseudonim Poczwara. Autorom piosenki groziły kary pozbawienia wolności, jednak finalnie uniknęli wyroków. Poczwara to były członek gangu tworzonego przez kibiców Lecha Poznań, który został zatrzymany w 2021 roku. Wpadł w trakcie transportowania 250 kg marihuany wartej 10 milionów złotych i poszedł na współpracę z organami ścigania. Pogrążył całą grupę przestępczą, a po jego zeznaniach aktem oskarżenia objęto aż 37 osób, w tym między innymi szefa bandy Olafa. Dzięki Poczwarze ustalono, że gang od 2014 roku miał wprowadzić do obrotu narkotyki warte 80 milionów złotych, w tym marihuanę, amfetaminę czy kokainę. To właśnie Paweł P. jest najważniejszym świadkiem, za sprawą którego odbywa się cały proces. O Poczwarze usłyszała cała Polska, a sam świadek znalazł się pod ochroną policji. Próbowano przeprowadzić na niego zamach i rozlano w jego domu chemiczne substancje. Kilku raperów, nie tylko z Poznania, postanowiło także nagrać utwór wymierzony w Pawła P. W utworze artyści obrażają byłego gangstera, nawołują do samobójstwa, czy też zapewniają, że prędzej czy później odpowie za to, że zdradził swoich kolegów. Po rozpoczęciu procesu w sprawie grupy przestępczej Lecha Poznań, sąd postanowił przyjrzeć się utworowi zatytułowanemu Brudna prawda Dis P. Na polecenie prokuratury aresztowano autorów piosenki i postawiono im zarzuty publicznego nawoływania do zabójstwa, pobicia oraz gwałtu. Nie przyznali się jednak do winy. Jeden z nich wyjaśnił, że rapował o koszmarach, w których nawiedzają go poczwary, a w utworze nie odnosił się do żadnej konkretnej osoby, gdyż nawet nie wiedział, kim jest Paweł P. Inni natomiast przekonywali, że to jedynie ich twórczość artystyczna, a udział w tym projekcie był świetnym sposobem na promocję. Prokurator Aneta Chamczyńska-Pękala skorzystała nawet z pomocy biegłego z dziedziny językoznawstwa polonistycznego, który stanął po stronie raperów. Zdaniem biegłego, tekst ma właściwości utworu artystycznego, wyraża ekspresję nadawcy adresowaną do odbiorcy wewnątrz tekstowego, a treści nie mogą oddziaływać na słuchaczy w sposób motywujący do popełnienia przestępstwa na szkodę Pawła P. Przed sądem biegły zeznał, że wyłącznie Poczwara oraz osoby z jego najbliższego otoczenia, dobrze znające szczegóły sprawy, mogą w pełni zrozumieć tekst i to, co autorzy próbowali przekazać. Dodatkowo podkreślił, że raperzy nie mają wpływu na to, jak interpretowane są ich słowa, jednak nie namawiają wprost nikogo do skrzywdzenia świadka. 10 lipca do mediów trafiła informacja, że finalnie sprawa dotycząca utworu Brudna prawda Dis P. została umorzona. 13 lipca zapadły wyroki w sprawie wrocławskiej grupy przestępczej, która zajmowała się produkcją i handlem dopalaczami na dużą skalę. Bosowie gangu, w tym Łukasz W., pseudonim Gekon, i Michał W., pseudonim Michalina, usłyszeli już wyroki w 2021 roku. Zostali skazani na 5,5 oraz 6 lat pozbawienia wolności. Teraz wyrok usłyszał również Paweł P., znany jako Panoramix, o którym śledczy dowiedzieli się niedawno od gangstera współpracującego z organami ścigania. Panoramix miał produkować dopalacze przez 5 lat, od 2013 do 2018 roku, korzystając z luki prawnej. Przestępcy nabywali substancje, które miały podobne działanie do narkotyków, jednak można było je kupić legalnie. Panoramix cały czas był na bieżąco ze zmieniającym się prawem i stale zmieniał skład swoich dopalaczy, nie korzystając z zabronionych środków.
Dzięki temu jego produkty nie znajdowały się na liście zakazanych substancji. Paweł P. zamawiał część składników z zagranicy i gotowe dopalacze pakował do woreczków, w których oficjalnie znajdowały się środki do oczyszczania obudowy komputera, czy też usuwania wilgoci, których nie można w żaden sposób spożywać. Śledczy ustalili jednak, że produkty, mimo iż miały legalny skład, to działały wyłącznie jako środki odurzające. W ten sposób grupa przestępcza sprzedała dopalacze warte 14 400 000 zł. Taką kwotę muszą zwrócić do Skarbu Państwa Gekon oraz Michalina. Natomiast Paweł P. usłyszał wyrok 5 lat pozbawienia wolności oraz musi zwrócić 480 000 zł, które zarobił na produkcji dopalaczy. Wyrok jest nieprawomocny, a obrońcy Panoramixa złożyli apelację. 21 lipca funkcjonariusze CBŚP przekazali informację o rozbiciu grupy przestępczej kierowanej przez Marcina K. pseudonim Ojciec. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że członkowie gangu działali w Warszawie, gdzie mogli wprowadzić na rynek 100 kg różnego rodzaju narkotyków, wartych około 5 milionów złotych. Niektórzy z podejrzanych dobrze są znani policjantom, ponieważ w przeszłości wchodzili w konflikt z prawem, byli karani, a także są powiązani ze środowiskiem pseudokibiców Legii Warszawa. Na podstawie zebranych informacji policjanci przeprowadzili akcję, podczas której zatrzymali 11 osób, w tym m.in. Marcina K., pseudonim Ojciec. Zatrzymani to mieszkańcy Warszawy oraz najbliższej okolicy w wieku od 21 do 43 lat. W wyniku przeszukań ich miejsc zamieszkania policjanci zabezpieczyli kokainę, marihuanę, amfetaminę, tabletki MDMA, blisko 40 000 zł w gotówce, telefony komórkowe, laptopy oraz kasety. Zatrzymanych doprowadzono do prokuratury, gdzie prokurator przedstawił im zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, w tym Marcin K., pseudonim Ojciec, usłyszał zarzut kierowania tą grupą. Wszystkim zatrzymanym grozi także odpowiedzialność za wprowadzanie do obrotu znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych. Na podstawie zebranego materiału dowodowego sąd zadecydował o zastosowaniu wobec 9 osób środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Jeden z podejrzanych został doprowadzony do prokuratury z aresztu śledczego. Na obecnym etapie występuje 12 podejrzanych, a sprawa jest wielowątkowa, ma charakter rozwojowy i policjanci nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Przed krakowskim sądem rozpoczął się proces w sprawie pobicia Pawła M., pseudonim Misiek, założyciela grupy przestępczej Wisła Sharks. Misiek do 2018 roku stał na czele gangu tworzonego przez pseudokibiców Wisły Kraków. Kiedy jednak został aresztowany, poszedł na współpracę z prokuraturą. Paweł M. dzięki swoim zeznaniom doprowadził do licznych aresztowań oraz wyroków skazujących. Pogrążył nie tylko swój własny gang, ale także zeznawał przeciwko pseudokibicom z Jude Gang czy Psychofans. Paweł M. w zamian za współpracę wyszedł z aresztu i może liczyć na łagodny wyrok. Niewykluczone, że całkowicie uniknie powrotu za kraty. Od początku ubiegłego roku przebywa na wolności, ale nie opuścił Krakowa. Był widywany m.in. w restauracjach czy na siłowni. We wrześniu głośno zrobiło się także o bójce z jego udziałem. W sieci opublikowano jedynie krótkie nagrania, jednak według zeznań całe zajście miało trwać około 20 minut, po których Misiek trafił do szpitala. Jego prawnik przekazał, że Paweł M. doznał poważnych obrażeń, w tym m.in. złamania oczodołu. Do sprawy zatrzymano kibica Krakowi Roberta B. Postawiono mu zarzuty spowodowania obrażeń ciała, które skutkowały rozstrojem zdrowia na czas powyżej 7 dni, a także kierowania w trakcie zadawania uderzeń, gruźb pozbawienia życia. Robert B. nie przyznał się do winy i stanął przed krakowskim sądem, gdzie odbywa się niejawny proces. Odpowiada z wolnej stopy, gdyż został zwolniony z aresztu, do którego trafił po bójce z Miśkiem.